jest chyba martwy kot. Tak, to szkielet jest... kota jest. Ale to nie jest... Ej! To jest kot, bo ma wąsy. Ale... dotknąłeś tego, chłopie, coś ty narobił! Witam, dzisiaj będę zwiedzał opuszczony dom. Taki już jest duży nawet, zobaczmy co w środku. A jestem Dawidek Polska. Chyba trochę trójnie. Tu już na polu nawet widać jakieś rozwalone rzeczy. No, a wcześniej nie było tego wybite. Jakieś wiaderka. Płyta. Płyta jaka. Patrz, auto i do tego ten. Aha. No to właśnie mnie zaciekawiło wtedy jak powiedziałem. Zamykamy drzwi. Cicho, bo najpierw sprawdziłem czy nikogo tu nie ma. No właśnie. Boże, nie da się. Chodź stąd, bo czekaj, chociaż to nagram. Idź tam. Dobra, jest piec kaflowy. Jakiś kredens. Szafa. No. No tu widać, że ktoś chyba mieszka, bo kołdra. Po tej napisie widać. Dobra, idziemy stąd, bo tu tak, teraz nawet tu to czuć. No. Boże, a było tak fajnie. Kurde, jakieś groźby kalarne. O, jakaś kurtka jest. W ogóle ktoś tutaj do tego, bo to było ten. Czekaj, chyba zobaczymy czy przejdziesz, bo ja chyba przejdę. Tak, ja przejdę. No takie pomieszczenie małe. No i tu i w tym domu mega, ale to mega. Szafki. Na telefon. No tu też chyba ktoś mieszka. No i znowu wali. Boże. Ale jak ostatnio tu byłem to normalnie, nie wiem, nie było takich zapachów, Boże. No musiał ktoś się wprowadzić na zimę chyba. No ale... Jakieś... Ale patrz tu w ogóle, tu na telefon jakieś tabletki w ogóle. Aha. Nie wiem, ja czuję, że od boku coś tak wali, że... Ej, ja jestem zawsze uczulony na takie rzeczy, ale... Jak wchodzę na urbex, to czuję zawsze takie... A tu jebie, idę, nie? A teraz to mi odrzuca po prostu. Odrzuca mnie teraz. No myślę, że może tu więcej niż jeden bezdomny mieszkać. No. Bo tutaj mi się wydaje, że... Nie wiem. Uważaj na ten chybę. No. No. Ale tutaj fajnie. Zajebiście fajnie. A to tutaj tak... Bo ja już nie wiem. Ej, ja zaraz nie wiem. Nie wiem, mnóstwo do sobie. Może ci zostało w nosie po prostu ten zapach. Czasem jak tak coś czuć to... No. Ale wyrwali już. No. Typa, tam kabel jeszcze. No. Ale te szafy tutaj. Ty, ale patrz, to było je przetegować, bo było prosto. Rurka odkurzacza. Mm. 2004. O, piłka. No właśnie chciałem powiedzieć. No. Tylko patrzę, ktoś sobie to zrobił. Ale tu zawiesili to. Nie takie dla beczki. O, tu są płyty. Są płyty. Płyty, słuchawki? Serio? Słuchawki, jakie gazety? Może tych bezdomnych? Sprawdzić to? Sprawdzić? Tak dla beki? Możesz sprawdzić. Się boję tego, zaraz zakażony to będzie. Nie wiem. Życie i zdrowie.
Dwutygodnik społeczny. 77. Dobra, pokazuję, że działa. Uwaga. Czekaj. Chyba nie działa, bo... Działa! Masz... Ty rzeczywiście! Nie wierzę w to. No to to musi być ich widocznie. No, a patrz, tu są jakieś te w ogóle płyty. Pod słońce. O, piórnik jeszcze. Kurde, a tu dużo filmów ktoś musi mieć. No. Patrzcie tych płyt. To są z filmami wszystko. Kurde, ale nie spodziewałem. Pamiętam, że u góry był telefon kiedyś. Ale czy teraz... Kaseta w ogóle. Kaseta tu. No. 360. Kurde, ciekawe. Tu też dawno nie byłem. O, krzesło, garnek. No. Ale mnie to zawsze ciekawi. W ogóle zauważyłeś zieloną rzecz? Chody. Za 200 zł. Huh? No. Ciekawe, nie będę się tego sprawdzał, ale wiesz. To zawsze ciekawi, co się stało z tymi ludźmi, co tutaj mieszkali, że tak wszystko zostawili. No. Co, dlaczego został opuszczony? Zawsze mi to też ciekawi. I to każdy ma eksplorator. Każdy. To się pytałem, do którego kolegi to też eksploruje i to samo ma. Już w ogóle połamany. Zresztą nikt się nie zajmuje tym, bo... A nawet jak jest pod ochroną, to nic w ogóle. Musi być jakiś właściciel chyba. No nie, no czasem jest... Ale pajęczyno. No czasem jest tak, że dajmy na to zmarł. Co wtedy? To może, ale sobie rodzina w sumie. No. No tak. No, ale... No ale na przykład jak ten dom księdza wtedy, no to rodzice umarli i syn nie zajmował się domem, no to dlatego tak jest. No, a ja na początku nie wiedziałem, że to jest księdza, bo zazwyczaj nie czytam, ale chyba zaczynam czytać coś o budynkach, bo... No. Bo szczerze to też może przyciągnie jakichś widzów, nie? Może. A to jest tutaj. No co... widziałeś, ile on ma wyświetleń? No. 15 tysięcy. No to też dużo. Dodatkowo jest Żony Przygód, to jest przykład. Mam zawsze historię. No. Fajne budynki, fajne wszystko. Tylko, że o domach nie ma za bardzo tak historii nigdzie. No tak, no ale zazwyczaj jest o jakichś budynkach, tak? Na przykład to elektroprzepłownia. No, na przykład właśnie. Przykład. Albo jakieś fabryki. Biurowce. Jakieś piorki. Co to jest? To nosa? Tak. W ogóle ja sam... Bateria nie... nowe. Kurde. Krople. Dobra, nie będę tego dotykał. Ale ogólnie ciekawi mnie zazwyczaj, skąd biorą się te rzeczy niektóre, nie? A to jest zakracone gorzej niż... No. Nie wiem. Musieli w złodzieje tu wejść i wszystko rozwalać, szukać jakichś skarbów chyba. No. Czy tam nie wiadomo czego. No. Ja pamiętam jak byłem w opuszczonym domu. W ogóle gość był wtedy tam. No i w ogóle szperał. I znalazł portfel. I już tak pewnie ucieszył się, że coś będzie. A to portfel sam. I wyrzucił go. A tak o wilku nie ma. Portmonetka. Jak tam się nazywa? Bo ja gdzieś też słyszałem na innym filmie, że te piece rozbierają. No. Bo że podobno ludzie tam w dawnych latach chowali jakieś drogocenne rzeczy. No i ale pewnie myślą, że znajdą. No ale... A tak naprawdę niepotrzebnie rozwalają. Tak. No ale też jest tak, że... No, dajmy na to, nie wiem, jest na przykład, nie wiem, ktoś tam schował, dajmy na to, o, na przykład pierścionek wart, nie wiem, 10 tysięcy. I patrz, jak ktoś się wzbogaci przy jakimś głupim domu, nie? No. Kurde, ale zdrowo. O, ciemno trochę. O, klimacik, nie? A, bo właśnie tutaj najciekawy jest. Co? Ej, patrz jak tu pachnie. Takim... Ktoś tu też mieszka, tylko tu ktoś dba. No, chyba tak. Pamiętam, że tu były jakieś... Ale kres... Jest, widzisz? Są, o to właśnie chodziło. Wazelinę tu znalazłem. Sól?
No to nie, już nie działa. Dobrze, że nie działa. Chcesz czy? Chyba pokój jakiegoś dziecka musiał być, no bo są takie zabawki. No. Ale ktoś no, ty już, pasz już... nerw. Aha. Ty. Nie, bardziej mnie co innego zastanawia. To. Bo to jest 30% kubka. Czy to jest takie... Patrz tu ile petów wypalonych. No to coś siedzi, ale bardziej mnie ciekawi to, popatrz. Aha. Czy to serio jest 300% kubka, czy... Nie no serio, jest nawet kot. Czy Beskid ile to jest? 20 ml. Ło. Ale dużo. Ty, nie wierzę, że coś takiego da się kupić. Ale plakaty tutaj. No. Chyba... Ale pamiętam, że tu było burdę. To motorami tak. Się chyba interesował, bo tutaj tam też widzę motor, tu tak no. Samo. To chyba się interesował. Ale tym. Tu był burdel, tu nie dało się chodzić normalnie. A teraz ktoś tu posprzątał i normalnie się da chodzić nawet. O, patrz, pajączek. Co chodzi? Ty, no? Lewitujący, patrz. Aha. Po czym on siedzi? Pajęczynie. Jest? Ale gdzie? Taka cienka, nie widać. Ty, ale to wygląda jakby tak sobie lewitował. Pa, ty. No. Romany, co? Nie, on robi pajęczynę. Może. Bo popatrz, jakie wigbasy robi. Mhm. Ciekawe. Tam też... ale widać, parasolka. Ja się boję, że ktoś tu robi nielegalne rzeczy. Wazelinę znalazłem kiedyś. To bekę miałem z kogoś. Kabel już powyrywali. No. O, książki. O, w ogóle w tym samym czasie, ale... Księgarnia Świętego Wojciecha Poznań, Warszawa, Lublin. To, ale pomyśl sobie, jak niektóre rzeczy muszą być bogate. Liturgika. O! Pa! Pa! Ktoś tu coś skrywa, patrz. Aha. Poczekaj, bo to było otwarte, mogę? Otworzę to. Się boję tego dotykać, ale... Ty, ale to... Ej, to Beskidze coś tu z nim zero skrywa. Co jest? Czekaj, może to jakoś inaczej. O, dobra, mam. O, jest. Żeby tam kogoś nie było. To było otwarte przez cały. Ty też. Coś tu skrywa, daj lampę. Ej, Samsung. Czekaj. Ty, a nowy trochę. Patrzcie, watów. No. Że to jakieś ktoś ma skarby, no ja nie wiem, no na pewno ktoś tu mieszka. Czekaj. To, ale... Ty, ale praktycznie nowy, czekaj, wpadę tu, bo... Dobra, ja idę tam. Tam bardziej, a nie, tam szybciej. Dobra, tu jest strych. Butelki. No, pomieszczenie zwykłe. Kola. O, tak chodź tu, abyś oto obilku mowę. Powiedziałem ci o wazelinie, nie? Tu jest ta. A jest, no. Bez kitu. Nie, bo ja właśnie mówiłem, że tu gdzieś, ale... Dużo... Ja mi się wydaje to, co jest cenne coś. Mi się wydaje, że oni tu kryją, tak mi się wydaje, bo... No nie wiem, no... Tak trochę tak by... No nie wiem, mi się tak wydaje. No bo po co ktoś miałby zamykać? Nie? No. Tak dla logiki. Czy coś tu może być cennego, nie? No ale wiadomo, ja to zamknę, dobra? No. Bo... No, idź tam sprawdź. Ja to zamknę. No tu już słońce świeci. No to pomieszczenie jak każde inne. Jakieś tam części wyposażenia. Okno już porozbijali. O, kalendarz. Ja nie mogę tego zamknąć teraz. Dobra, jest tu rok. A jest, ale urwany. Dobra, nie zamykam tego, bo nie mogę. Szkoda.
tle coś wysypało, czy pan, co to jest? Kafelki? Ty, jakiś nie wiem, kafelki, co? Tu jest kalendarz i... ale ten... rok jest już tam urwany. Nie, telefon mi dzwoni. Popodaję ci piosenki, bo teraz nowe takie mam, no. Więc popodaję ci później, bo mega... Gdzie to pomieszczenie jest? Tutaj ta. Tylko to jest zagracone, więc... Aha, jest, no. No. Nie, mogę przejść, ale raczej tego nie otworzę, bo popatrz, ktoś... No nie, nie, nie ma. A tam z tych pewnie, tylko... Nie, tam pamiętam, że coś było. Tam z tyłu dużo więcej, ale... Pamiątka nawiedzenia. O kurde. Ale ja jak przyszłem tutaj, ja się trochę zesrałem, bo jak przyszłem tutaj pierwszy raz, to normalnie ten obraz się przekręcił. Tak? No, był prosto i lekko się tak przychylił. Ja kurde mówię, co jest grane, nie? Ja później wyszedłem, drugi raz przyszedłem i już nie było czegoś takiego. Dobra, chodźmy do tej piwnicy zobaczyć. Daj tu piwnicę. No tam na polu, co ten, co mieliśmy sprawdzić. A, bez kitu! A ja sobie zapomniałem w ogóle. Ale te schody to naprawdę takie zrobili, że... No, już tu można się zabić. Nie chciałem, co zapomniałem. Zobaczyłem, czy robalki są. Nie, no to nie wiem. Parasolka jakaś. A to taki rozkładany. Ej, pierwsza rzecz, którą widzisz, parasolka. O, ej, tu jeszcze coś jest. Aha. No, ale tego widu. Kurde. To jest jakiś inny nadrób, więc... O, właśnie, mówiłem o tych pająkach. No. Co to są za jakieś? Nasuszniki. Co? Co to są za pęki? Nasuszniki, tak się nazywają na pewno. No ale co one robią? Siedzą sobie po prostu. Tylko? No. Przeważnie w domach, w piwnicach, takich właśnie, o. Jak tu. Ja się właśnie, bo ja byłem wtedy w Trzebini. Ja widzę właśnie i takie, co to jest za pająk w ogóle, nie? Jakiś kurde biały cały. Znaczy biały to już spleśniały jest. Czyli zdechł. Tak. Bardzo długo tutaj już leży. Dobra, chodźmy tam dalej. Dobra. Ej, najgorzej przez to, że ja się boję trochę pająków. O! A taka stodoła. A może tu trzymali jakieś zwierzęta? Ale tak patrz. Przecież nie wiem. Węgiel. Aha. Ruszaj dalej. Te pająki, no przestań. Jak zaraz wyleci ci jakiś. Nie, ale patrz, to wygląda tak, jakby coś tu trzymali, tak bez kitu. No, a tu białe coś takie. A patrz tu, tu też jest. No. Aha. Co to jest? Nie wiem, to jest jakiś, nie wiem, surowiec? Ty może, rozkruszony. Ale patrz, łopaty. Łopata. No, tu były grabie. O, ale kłódka. Pokaż. A tu też po drugiej stronie jest, tylko włamana. A nie, ta jeszcze większa, na cztery spusty. Ty nie, no ciekawe. Dobra, tam dalej już chyba nic nie ma. No nie, tu jest tylko puste pomieszczenie. No nie. O, bo to chodź. Boże, trzeba nisko, nie? W ogóle koła tu są jeszcze. No to co? Mam nadzieję, że ta eksploracja się podobała. Nawet duży, ciekawy ten dom. No. Widzimy się na kolejnej. Dobra, zanim się pożegnam, jeszcze nie koniec. Nie zauważyłem, jak wchodziliśmy, tu jest chyba martwy kot. Tak, jest... szkielet kota jest. Ale to nie jest... Ej! To jest kot, bo ma wąsy. Ale... dotknąłeś tego, chłopie, coś ty narobił! Lekko tam tylko. No i co? Ma, bierzesz jakiś pad, czekaj. Nie wiem. Dobra, mam już. O. Ty, ale bez kitu, to jest chyba kot. Nie! Ale. Nie jest kot. A co? Co on tu ma w buzi? Mówię ci, że to jest kot, to jest ten... atrapa. No popatrz, stuknij, daj, mogę?
suknię, patrz. Coś to by się ciało rozłożyło. Ale to już są kości. Kości. Ale patrz. Ja pamiętam u wujka kiedyś w piwniczce. Nie wiem, też... bez go. Ale nie, no nie mogą się kości. Był... Patrz, w środku są kości. A to jest jakby skóra taka, patrz. A tu w środku są jeszcze kości. No. No to nie, no to. Bo to nie jest. To jest. Takie atrapa, rozumiesz? No, możesz to dać na miniaturkę, ale wątpię. No. Dobra, to teraz już na pewno się żegnam. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Widzimy się na kolejnej eksploracji.